Cześć moi drodzy, witam Was i zapraszam na moje zamówienie z Oriflame, z takiego krótkiego katalogu dwutygodniowego. Jest on ważny od 31 października do 14 listopada, więc już został niecały tydzień do końca. Pokażę Wam, na co ja się zdecydowałam, no i też jak jakaś tam ciekawa oferta rzuci mi się w oczy, z której też no, może nie skorzystałam, ale chciałabym Wam zwrócić na nią uwagę, to też dam znać. No i co, karton mam tutaj, jest zapakowany, no, to na pewno, ale jest też jeszcze nieotwierany w ogóle. Widzę, że znowu miałam go do góry nogami jak poprzednio, więc za chwilę sobie razem tutaj otworzymy. Jeszcze tylko Wam powiem, że przyniosłam ten zapach, który wszedł do sprzedaży w poprzednim katalogu, czyli All or Nothing Amplified. Taki ma różowy kartonik, no i opakowanie pewnie kojarzycie. Używam go odkąd nagrałam tamto zamówienie z poprzedniego katalogu. Praktycznie za każdym razem. Myślę, że jak od tamtego filmu na przykład minęły nie wiem, 2 tygodnie, no to użyłam go pewnie z 10 razy. Bo rzeczywiście za każdym razem, no prawie za każdym razem jak używam jakiegoś zapachu, to jest to ten. Bardzo mi on odpowiada i jest naprawdę trwały, także taki, dla mnie taki słodko-owocowy, dosyć intensywny, ale słodko-owocowy. Nie jakiś taki bardzo ciężki. Ale no super, podoba mi się. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że mamy tutaj sikorki. Od jakiegoś czasu karmię sikorki u nas na balkonie. Wystawiam im słonecznik. I właśnie siedzę tutaj, wiecie, przed balkonem. Mam widok na barierkę. I co chwilę przylatują na barierkę, rozglądają się, czy nic się nie dzieje i zlatują tutaj na podłogę na balkonie, żeby wziąć sobie ten słonecznik i uciekają. Muszę im kupić jakiś domek, żeby tam właśnie w tym domku im dawać jedzenie i mega, ja uwielbiam zwierzęta, więc mega dużą przyjemność mi sprawia patrzenie na to, jak one sobie tutaj przylatują i jedzą. Więc trochę może mnie to rozpraszać, bo mam akurat ten widok zaraz za aparatem. Ale dobra, otwieramy katalog 16, proszę. Tak się prezentuje. No jak widzicie, Black Friday. Dużo tutaj rzeczy miało być takich, wiecie, poprzecenianych pod kątem właśnie tej promocji, tego dnia. Chociaż akurat Black Friday wypadnie już też w następnym katalogu. Więc ciekawa jestem, czy tam też będą jakieś oferty promocyjne. No ale dobra, otwieram sobie tutaj ten kartonik. Tym razem jest trochę wyższy niż ostatnio, bo była taka... O Jezu, jaki słodziak! Bo była taka oferta, że jak w poprzednim katalogu zrobiło się zamówienie, tylko już właśnie nie pamiętam, czy to było za 100 punktów, czy w sumie, czy każdy dostawał, nie orientuję się za bardzo, to w tym katalogu teraz była niespodzianka, produkt niespodzianka tam za grosz. Więc właśnie już wiedziałam, co mi się trafiło. I są to kapcie, więc wydaje mi się, że właśnie przez to tutaj było trochę, był potrzebny trochę wyższy karton. Widziałam, że na grupie tej Oriflame na Facebooku widziałam, że różnym osobom trafiały się przeróżne rzeczy, ale muszę Wam powiedzieć, to znaczy oczywiście, że ucieszyłabym się bardzo z jakichś tam, nie wiem, z torebek, z jakichś sprzętów, ale jak zobaczyłam na fakturce, że są to kapcie, to byłam też bardzo zadowolona, bo no zobaczcie, są śliczne, takie bardzo puszyste, mięciutkie i no ładne, po prostu takie beżowe, śliczne, bardzo ładnie się prezentują, więc cieszę się z nich bardzo, mimo że mam kapcie, ale wiecie, to jest, kapcie to jest tak, zużywają się po prostu, tak, wychodzi się je troszkę, ja potem wrzucam je też do pralki, takie puszyste kapcie. Trochę się odświeżam, ale już nie są już, wiecie, po dłuższym czasie już nie są aż tak ładne, takie puszyste, więc co jakiś czas i tak trzeba je zmieniać, więc mimo, że mam na razie dwie pary kapci, to te na pewno też mi się przydadzą, są piękne i bardzo się z nich cieszę, jak, wiecie, jako taka niespodzianka tam za grosz, to bardzo mi odpowiadają. Sprawdziłam teraz na fakturze i okłamałam Was, nie za grosz, tylko za złotówkę. Ale no, powiem Wam, że jak dla mnie to bardzo ładne i naprawdę się z nich cieszę. I tak robię te zamówienia regularnie, więc dla mnie to naprawdę taki miły dodatek, że za tą złotówkę mam coś innego, coś dodatkowego, więc
jak najbardziej jestem zadowolona. I następna rzecz niekosmetyczna, którą tutaj mam, to z klubu Super Sprzedawcy. Miałam tym razem możliwość wybrania też czegoś niekosmetycznego, bo zwykle są tam właśnie albo jakieś produkty do pielęgnacji na tym najniższym poziomie, albo jakiś zapach. A tym razem była też taka właśnie niekosmetyczna rzecz z tej serii Oriflame Exclusive. Jest to nazwane torebka Crossbody Hey. I była w mega promocji, bo normalnie te produkty były też w ofercie Witamy, w programie Witamy w którymś tam momencie, w tym roku na pewno. Nie tak dawno w sumie. A no i w ogóle, no, jakbym chciała kupować to w regularnej cenie, to to było zdecydowanie droższe niż jako ta nagroda tutaj, jak mogłam sobie wybrać. No i to jest taka niewielka torebeczka, zobaczcie, tak w porównaniu do mojej dłoni, no to taki rozmiar. Jest, ma takie trochę szersze dno, ma długi pasek, który sobie tutaj można rozwinąć właśnie, żeby to było takie crossbody, tak, do noszenia na takim dłuższym pasku. Ale jest też opcja odpięcia. Da się odpiąć? Nie, właśnie nie da. Myślałam, że się da. No w każdym razie jest tutaj też taki ładny, jest taka ładna pleciona rączka, widzicie? Pokażę Wam. O! Taka ładna pleciona rączka do noszenia również w ten sposób albo właśnie na tym pasku. Powiem Wam, że zdecydowałam się na to dlatego, że ja sama, jak już kupuję torebki, to raczej ciemne. I od święta gdzieś tam zdarzy mi się coś innego, ale no, taki mój pierwszy wybór to zwykle jest czarna torebka. I pomyślałam, że jak tutaj w ofercie były też do wyboru kosmetyki, ale jak jest opcja wzięcia czegoś takiego jasnego, na co sama bym się pewnie za szybko nie zdecydowała, to sobie wzięłam. Podoba mi się i ona, spójrzcie jeszcze, ma tutaj takie dwie przegródki. Nie jest to taka malutka torebeczka. Wydaje mi się, że ona jest taka dosyć pojemna, bo ma po dwóch stronach zamki, tu i tutaj. I jak to... A, no i takie frędzelki... Może to zerwę, o. Zobaczcie, takie frędzelki są do odsuwania. I jak to wygląda? No, są tutaj takie dwie komory. Zobaczcie, po prostu dwie, po dwóch stronach są dwie osobne przegródki. One nie są ze sobą połączone. No wydaje mi się, powiem Wam, że jest... No, nie jest to jakaś duża torebka, tak? Widzieliście. Ale no jest, wydaje mi się, taka całkiem pojemna, więc jestem z niej naprawdę zadowolona. No i ten woreczek. Dobra, i z tego, co mi się wydaje, to tutaj już będą raczej tylko kosmetyki, więc przechodzimy do rzeczy. Z programu Zapraszaj mogłam sobie wybrać jeden zapach. Chyba w cenie katalogowej do 200 zł, jeśli się nie mylę. Po prostu nie pamiętam dokładnie, ale chyba to było 200 zł. I zdecydowałam się na zapach Divine Royal. Ja za niego zapłaciłam dyszkę, a jego wartość to tam 180 zł, czy 150, no mniej więcej taka kwota. Także myślę, że to była fajna oferta z programu Zapraszaj. Zapisała się do mnie po prostu jedna osoba, zrobiła tam pierwszy krok z programu Witamy. No i ja dzięki temu mogłam odebrać sobie taką nagrodę. I jeszcze z takich dodatkowych ofert, to tego dnia, kiedy składałam zamówienie, jeśli się nie mylę, to był to właśnie tam 31 października, wtedy kiedy zaczął się katalog, to wtedy składałam zamówienie i programem od 50 punktów, czyli to jest taka oferta, że każda osoba, która zrobi zamówienie przynajmniej za te 50 punktów, możecie zrobić za 50, za 100, za 200, za 500, ale jeżeli chociaż przekroczycie ten próg, to możecie zamówić sobie coś z oferty. Tam zwykle są, najczęściej są po prostu dwa zapachy, damski i męski do wyboru. No i tym razem jako w takiej promocyjnej cenie. I tym razem był damski oraz męski. Ja zdecydowałam się... O, ptaszek przeleciał. Ja zdecydowałam się tym razem na oczywiście damski, bo zazwyczaj wybieram damskie. I jest to Love Potion Secrets. Woda perfumowana, 50 ml. Zapach, który ja sama osobiście uwielbiam. W ogóle bardzo lubię tą serię. Najbardziej lubię właśnie tą różową i tą klasyczną, podstawową czerwoną. No i że tym razem właśnie ta Secrets była w ofercie od 50 punktów, to sobie ją wybrałam, zamówiłam i w tej dobrej cenie mam. Więc to jeszcze.
A teraz już wydaje mi się, że przechodzimy do katalogu i tego, co stąd wybrałam. Więc otwieram i już Wam będę po kolei opowiadać, na co się zdecydowałam. Oczywiście jest dużo tych ofert właśnie Black Friday i tutaj po drugiej stronie jakieś produkty, na przykład tutaj tusz Hypnotic Depth za 17 zł. No, przeróżne produkty do makijażu, tutaj do brwi, kredki do oczu, produkty do ust. Ale ja nie zamawiałam, bo tak szczerze mówiąc, no to większość z tych kosmetyków już mam, więc gdzieś tam te promocje niekoniecznie mnie tutaj kusiły. Dalej jest też dużo zapachów damskich oraz męskich na promocji. Różne kwoty, no są tutaj promocja minus 59%, minus 56%, minus 48%, także bardzo różne propozycje. No i pierwsza, z której ja skorzystałam, to tutaj minus 56%. Na zapachy Joyce. Do wyboru są dwie wersje. Możecie zobaczyć niebieska i taka zielonkawa. Czyli Turkus i Jade. Każdy ten zapach kosztuje 28 zł. To są raczej takie świeże zapachy, delikatne. Nie są jakieś bardzo trwałe, ale nie jest to też coś, wiecie, tak słabego jak mgiełka. Jak dla mnie to, wiecie, to taki delikatny zapach, czy do używania na co dzień, czy... Nie wiem, no, jak nie potrzebujecie jakiegoś intensywnego, mocnego zapachu, nawet do chodzenia, nie wiem, w weekend po domu, chcecie to po prostu jakoś tam delikatnie pachnieć, to są takie zapachy i też niedrogie. No i właśnie tak jak Wam mówię, nie jest to coś ciężkiego, takiego bardzo mocnego, intensywnego, raczej lekkie. Trzy ptaszki siedzą na poręczy, nie mogę. Dobra, no i co ja wybrałam? Zamówiłam trzy sztuki w tej promocyjnej cenie. Mam tutaj dwie Joyce Turkus, czyli ta niebieska wersja, tak wygląda opakowanie. A druga to, drugi to oczywiście ten Jade, ale mam dwa niebieskie i jeden zielony. Pokażę Wam je tutaj obok siebie, żebyście zobaczyli, jaka to jest różnica. O, widzicie? To jest ten Turkus, a to jest Jade, czyli zielony i niebieski. No i one były właśnie za 28 zł w katalogu, no a jako konsultantka mam jeszcze do tego dodatkową zniżkę 20%, więc myślę, że oferta bardzo korzystna. Dalej w katalogu mamy też z okazji tego Black Friday trochę kosmetyków do pielęgnacji. Jest tutaj coś do ciała, produkty Royal Velvet do twarzy, kosmetyki do włosów. Dalej kosmetyki do makijażu, ale tym razem seria On Color. Tutaj też zobaczcie, jest informacja, że w następnym katalogu pojawia się podkład Giordani Gold. Nazywa się Giordani Gold SPF 20. Ma być to trwały podkład mineralny, Longwear Mineral Foundation. No i do wyboru jest tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kolorów. Teraz można sobie zamówić próbkę, żeby już w następnym katalogu wiedzieć, na który kolor się zdecydować. Nie wiem, czy ktoś tutaj ma lepszą pamięć ode mnie. Ja bym musiała, wiecie, pójść z katalogiem i w szufladzie sprawdzić podkłady, które mam z Oriflame, bo jak tak patrzę na to opakowanie, które tu jest, no to jest bardzo podobne do innych z Oriflame, które już były. I ciekawa jestem, czy było już coś takiego, w sensie długotrwały podkład mineralny, bo mineralny chyba był. Tylko nie wiem, jaki on miał tam dopisek, czy coś tam było więcej. W każdym razie, może to jest po prostu jakaś ulepszona formuła, zmienione trochę, nie wiem, opakowanie, jakieś inne kolory, a może zupełna nowość, więc jestem ciekawa. Jak ktoś z Was lepiej pamięta, to dajcie znać, a ja sama też sobie później pójdę, jeszcze zobaczę w szufladzie z moimi podkładami, czy coś podobnego już było. No w każdym razie taki podkład właśnie w następnym katalogu się pojawi. Dalej jest pielęgnacja Novage, dużo rzeczy też później i Optimals, i Pure Skin, potem Wand. Z Wand nic nie zamawiałam. Są też te nowości takie pachnące słodko-jedzeniowo, czyli malinowy krem, peeling z orzechem laskowym i maseczka z masłem kakaowym. I co dalej? Dalej są też produkty z Love Nature na promocji. Z właśnie tego na Black Friday, Wellosophy. Znowu później zapachy na minus 49%. Tu są różne zniżki. Tutaj taka niezła też oferta, jakbyście byli zainteresowani, to zwróćcie uwagę, że możecie kupić dwa dowolne zapachy za 53 zł każdy, czyli możecie wziąć dwa razy to Love Potion, albo dwa razy Infinite, albo jeden taki.
i wtedy za każdy zapłacicie 53, bo jakbyście chcieli pojedynczo kupować, to kosztują 85. Kolejna strona to zniżka 60% i to jest zapach męski So Fever Together Him za 50 zł, no i damski So Fever Together Her też 50. Także gdybyście lubili te zapachy, no to zwróćcie uwagę, bo są w naprawdę wysokiej zniżce. No i tym razem w katalogu kolejny raz skusiłam się na ten zapach, o którym Wam już wspominałam, czyli All or Nothing Amplified, bo znowu jest on po pierwsze za 190 zł, póki jest, wiecie, nowością, to jeszcze jest w tej trochę niższej cenie, bo normalnie kosztuje 250. No i z czasem, patrząc na ten podstawowy zapach czarny, który był dostępny, który w sumie gdzieś tam dalej można oczywiście zamawiać, no to on przez chwilę po premierze będzie kosztował te 190 zł, ale z czasem w niektórych katalogach będzie na promce, a w niektórych już nie. Więc póki jest troszeczkę tańszy, to ja go zamówiłam, oczywiście z tą zniżką dla konsultantów 20%, bo po prostu jak ktoś będzie chciał ode mnie kupić właśnie te perfumy, to wolałabym je mieć, wiecie, kupione trochę taniej, tak żebym też mogła na przykład komuś zaoferować lekki rabat, a nie wiecie, taką pełną, wysoką cenę, więc wzięłam jeden taki na zapas. No i tym razem nie okazałam się już taką gapą, sama się nauczyłam na własnym błędzie, bo w tym katalogu również jest ta oferta, że jeśli kupicie dowolny zapach All or Nothing, czyli ten, albo ten czarny, gdzieś tu jest, czy tym jest, jest parę stron dalej, no więc jeśli kupicie ten różowy, czy też ten czarny, to można sobie wybrać prezent, dwa produkty ze strony od 100 do 101. No i tym razem już nie było eyelinera, do wyboru były tylko lakiery do paznokci albo szminki, bo w poprzednim katalogu, jak zamawiałam ten pierwszy mój zapach, ten, który tu mam już otwarty i którego cały czas używam, no to zagapiłam się, kto oglądał, to wie, zagapiłam się, zamówiłam zapach, a nie zamówiłam tego prezentu, tych dwóch rzeczy. No i tam wtedy też były do wyboru lakiery, szminki, ale też eyelinery, a teraz już eyelinerów nie ma do wyboru. Ale to nic, bo ja chciałam właśnie przetestować też dwie szminki, bo są dostępne pomadki The One Color Stylist Super Pout. One kosztują normalnie 28 zł, a teraz są do wyboru trzy nowe odcienie. No i takich intensywnie różowych ust no, u mnie raczej nie zobaczycie. Może od święta, ale bardzo rzadko używam takich kolorów w ostatnim czasie. No ale jak możecie zobaczyć, to wśród tych trzech nowości są dwa takie bardziej nude, brązy, jakieś takie mauve kolory. Więc zamówiłam jako prezent do tego zapachu właśnie te dwie szmineczki. No i już Wam pokazuję. Tak wyglądają kartoniki zwykłe, czarne. Opakowania prezentują się w ten sposób, czyli są takie czerwone ze złotymi napisami, dodatkami. No i zobaczmy te kolory. O, wow. Dobra, ten mi się podoba, jest bardziej karmelowy, taki nazywa się All in Mauve. O kurczę, to w katalogu myślałam, że on będzie bardziej różowy. A tutaj możecie zobaczyć, że on jest taki ciepły brąz, właśnie karmelowy kolor. A ten drugi, ten ma trochę taką domieszkę różu chyba, tak mi się wydaje, zobaczcie. I ten bardziej różowy nazywa się My Rules Nude. Powiem Wam, że jakbyście mnie zapytali, to bym na 100% obstawiła te nazwy odwrotnie. O, to są dosłownie, tak jak je trzymam, tak? My Rules Nude, tak. Tak jak je trzymam, to tak, takie to są kolory. Czyli ta bardziej różowa to jest ta, a ta bardziej taka karmelowa, nudowa, to jest ta środkowa. No nie wiem, jak Wy sądzicie, ale... No nie wiem, zrobię swatche. Czyli karmelowa, to ta mauve. Bardzo przyjemne w konsystencji są też miękkie. Mi się wydaje, że ja mam jakieś, ale już nie pamiętam, jakie to są dokładnie kolory. Na pewno jakieś też takie delikatne. Także, no śmieszne to jest, powiem Wam, że w ogóle nie jest to dopasowane, chyba że u mnie po prostu zostały jakoś pomylone naklejki. Ale no, ten kolor bardziej różowy to jest nude, czyli My Rules Nude, to jest ten bardziej różowy. A ten taki typowo właśnie nude, brązowy, karmelowy, to jest All in Mauve, gdzie ten mauve to zwykle właśnie jest coś takiego, taki brudny róż.
Więc nie wiem, mam wątpliwości, czy nie są tutaj pomylone naklejki. Jeśli ktoś z Was ma te szminki właśnie w tych odcieniach, to dajcie znać, czy u Was też to wygląda tak, czy odwrotnie powiedziałabym, no bo właśnie coś mi tutaj nie gra. Ale tak patrząc na kolorki, to są całkiem ładne, przyjemne. Myślę, że tą bardziej różową oddam mamie, bo ja rzadko korzystam z takich kolorów, ale tego nudziaka to sobie na pewno zostawię. Z tego, co czuję tutaj po zapachu, no ja już mam też inne kolory tej szminki, więc tak mogę Wam powiedzieć. One są bardzo przyjemne, kremowe, nie są jakieś tam turbo trwałe szminki, no bo to nie zastyga, to jest takie komfortowe na ustach. I to pachnie mentolem i właśnie ona tak delikatnie chłodzi usta. Tak, wiecie, chłodzi, mrowi, ale to jest takie nie jakieś tam bardzo intensywne uczucie, więc nie ma co się bać. A myślę, że te kolorki takie są raczej niezbyt, wiecie, szalone. Nie jest to coś, co bardzo rzuca się w oczy. Jak lubicie takie delikatne nudy na co dzień, to wydaje mi się, że mogą Wam się spodobać. Także tym razem nie zagapiłam się i skorzystałam z tej oferty. I te dwie szminki właśnie mam jako prezent do zakupu tamtej wody, nie wody, perfum. No i kolejne strony to następne oferty Black Friday. Sorki, że tak światło się zmienia, ale dzisiaj jest taki dzień, że świeci słońce, ale niestety trochę chowa się za chmurami. Ale tak czy inaczej cieszę się, że w ogóle się pojawia. No ale stwarza to właśnie problem tutaj, że czasem jest trochę jaśniej, trochę ciemniej, więc sorki za te zmiany, ale nie mam już na to wpływu. Cieszę się, że w ogóle słońce jest. Dobra, dalej Black Friday. Tutaj znowu męski zapach, minus 58% za 33 zł. No i tutaj mamy męskich zapachów trochę do wyboru. Jest Eclat Nuit za 75 zł. Też zniżka na Black Friday tutaj. Dalej ta pielęgnacja właśnie Love Nature, która też ostatnio weszła do sprzedaży z masłem kakaowym, prawda? Kakaowym i miętą, tak. Więc to są te produkty też tutaj na promocji. Jest tutaj rzecz, o której muszę Wam wspomnieć, która bardzo mi się podoba, ale nie zamówiłam tym razem. Muszę się zastanowić właśnie, czy w ogóle chcę się zdecydować na to z Oriflame, czy nie zamówię sobie na jakimś tam, wiecie, Allegro albo coś w tym stylu. No bo to się nazywa sakiewka na kosmetyki. Wygląda to w ten sposób. Rozkłada się do całkiem płaskiego materiału z takimi, nawet nie przegródkami, tylko takimi miejscami na przykład na pędzelki, takimi gumeczkami, które je przytrzymają. No jakieś tam minimalne, malutkie kieszonki tu widzę. Ale ogólnie jest to taki materiał płaski, który potem można ściągnąć i stworzy się z tego taki woreczek. I bardzo mi się to podoba, bo powiem Wam, że ma taki nieregularny kształt, więc większe i mniejsze rzeczy fajnie się tam mogą pomieścić. Nie jest to coś, wiecie, takiego sztywnego, co ogranicza nas trochę kształtem. Wiadomo, że też no, pewnie to nie chroni tak dobrze jak bardziej takie solidne opakowanie, ale wydaje mi się, że czasami właśnie są takie sytuacje, kiedy ja pakując się chciałabym mieć coś takiego, co będzie miało taki nieregularny kształt, fajnie dopasuje mi się do reszty bagażu, gdzieś tam będzie łatwiej to wcisnąć z boczku i podoba mi się to. Natomiast tutaj kosztuje 63 zł i nawet ze zniżką no, ta cena nie jest jakaś tam super korzystna. I chyba sobie poszukam czegoś podobnego właśnie na Allegro, bo podoba mi się ten sam pomysł, ale wolałabym chyba coś troszkę tańszą opcję. I kiedyś już w ogóle mój brat mi coś podobnego wysyłał, nie wiem, gdzieś na Instagramie chyba, czy na TikToku, taki filmik, jak laska dziewczyna się maluje i właśnie tak po prostu odkłada, wiecie, na płasko, rzuca te rzeczy, maluje się i odkłada w jedno miejsce, a potem po prostu ściąga taki sznurek i to tworzy taką torebeczkę i bardzo mi się ten pomysł podoba. Następnie jest tutaj taka oferta, 50% taniej, najlepsza cena w roku za Woman's Collection, ten zapach Cherry Blossom i 40 zł za tą wodę toaletową. Wzięłam jedną sztukę, bo to fajna promocja i zapach raczej wydaje mi się, że taki no, dosyć popularny, lubiany. Więc zamówiłam jedną sztukę, a na stronie obok jest zestaw woda perfumowana, nie, toaletowa, woda toaletowa Greater dla niej. I to jest zestaw właśnie woda toaletowa i krem do rąk o tym samym zapachu za 58 zł. Tutaj możecie zobaczyć, tak się to prezentuje. I to też jest tutaj napisane coś?
Nie, tu nie jest napisane, że najlepsza cena w roku, ale jest 60% taniej podobno. No i przez kilka stron tutaj powiem Wam, jak przekładam, to właśnie są takie zestawy. Eklanui dla niej, bardzo lubię ten zapach w zestawie z kremem do rąk. Dalej męski Eklaom. Następna strona to jakaś męska pielęgnacja. Są też kremiki oczywiście Tender Care. Już jakieś tutaj pierniczkowe kosmetyki, ale to jest to samo, co było w zeszłym roku, czyli Cozy by the Fireplace, chyba w zeszłym roku, albo dwa lata temu, nie jestem pewna. Na pewno już to było, bo kojarzę, że miałam ten płyn do kąpieli. Także to już znam, nie zamawiałam teraz, bo po prostu nie jest to nowość dla mnie. No, ale tutaj jest coś, z czego bardzo się ucieszyłam. Może kojarzycie, że jakiś tam czas temu, w poprzednich latach, były dostępne takie kremiki, właśnie taki zestaw, trzech kremów po 30 ml, takie małe, zgrabne tubeczki, o zapachach kwiatów. Tam była piwonia, jaśmin i bez, więc ja byłam zachwycona tym zestawem, same zapachy, które uwielbiam. I bardzo lubiłam, kupowałam naprawdę dużo tych zestawów. Te kremy są takie dosyć lekkie, niezbyt intensywnie nawilżające, bardzo szybko się wchłaniają i takie są bardzo delikatne, ale mają bardzo ładne zapachy, zawsze gdzieś tam przynoszą ulgę tej skórze, jak na przykład jestem gdzieś na mieście, a czuję, że mam mega suche dłonie, to pomaga to, mimo że nie są jakieś intensywne, to zawsze gdzieś tam ulga przychodzi. I teraz jest dostępna nowość. Jest to zestaw gotowy do podarowania, zestaw trzech kremów do rąk w stylowym pudełku za 28 zł. I jest to zestaw dla miłośników herbaty. Zapach przywodzący na myśl leniwe popołudnie z filiżanką herbaty, nieduży rozmiar, właściwości nawilżające. Te kremy do rąk to marzenie nie tylko fanów herbacianych rozkoszy. Jest zielona herbata, kwiatowo-zielony, zielono-różany, bergamotka, piwonia, piżmo. Biała herbata, kwiatowo, tak wygląda. Biała herbata, kwiatowo-zielono-piżmowy, bergamotka, jaśmin, piżmo. I czarna herbata, kwiatowo-zielono-cytrusowy, bergamotka, jaśmin, drzewo cedrowe. No i tak wygląda sam kartonik. W środku są trzy kremy. Ja Wam już to pokazuję, bo to nie jest na pewno na żaden prezent. A, no chyba, że dla mnie, bo jestem fanką też herbaty, ale to właśnie wszystko dla mnie, więc już mogę Wam odpakować i pokazać. Tutaj jest 30 ml i za chwilę w sumie jeden sobie wezmę do samochodu, bo tam też czasem mi się to przydaje. Więc tutaj jest ta czarna herbata, takie ma opakowanie, następnie zielona z zielonymi listkami i ostatnia jest biała z niebieskimi. Więc taka nowość, z tej nowości się bardzo cieszę, bo ja, tak jak Wam mówię, już miałam te kremy, tylko no inne wersje zapachowe wtedy. I no może nie jest to coś wybitnego, ale przyjemne. I już chyba ostatnia rzecz z katalogu, jaką tutaj mam, to znowu woda toaletowa Divine Royal. Wcześniej Wam pokazywałam, że wybrałam sobie... O, słońce już nam tam wchodzi. Wcześniej Wam pokazywałam, że wybrałam sobie jedną sztukę jako tą nagrodę za zaproszenie nowej osoby do Oriflame. Natomiast tutaj w katalogu jest też taka oferta. Ona była w poprzednim katalogu dostępna. Więc jeżeli nie spełniliście warunków poprzednio, no to niestety się nie załapiecie na promocję. Ale jeśli robiliście zamówienie, to tutaj jest taka oferta. Jeśli wydałaś lub wydałeś 69 zł w poprzednim katalogu, to teraz możecie ten zapach kupić za 60. No i oczywiście do tego jest też zniżka dla konsultantów 20%, więc ta cena jest jeszcze niższa. No a że ja oczywiście, że spełniłam ten warunek w poprzednim katalogu, no bo wydałam zdecydowanie więcej niż 69, no to mogłam sobie zamówić więcej tych sztuk. Zdecydowałam się na 3 dodatkowe, więc łącznie będę mieć 4, jak widzicie, o proszę. Mogłabym chyba jeszcze więcej kupić, natomiast uznałam, że już więcej nie chcę. I zamówiłam jeszcze właśnie 3 dodatkowe sztuki. Także ostatecznie to z klubu, z oferty tej nagroda za zaproszenie, a to właśnie z tej oferty na końcu katalogu 3 następne sztuki Divine Royal. Więc teraz będę mogła proponować moim klientkom też Divine Royal w troszeczkę niższej, mam nadzieję, promocyjnej cenie, jeśli ktoś będzie chciał zamówić.
zobaczymy, mam taką nadzieję, więc to wszystko jeśli chodzi o katalog i tym razem udało mi się i nie zapomniałam, bo czasem mi się to zdarzy i zapomnę, ale tym razem nie zapomniałam i weszłam sobie do gazetki outletowej, wyprzedażowej, pooglądałam, ale jakoś za dużo rzeczy mnie tam nie kusiło, wzięłam tylko 3 maseczki te ogórkowe, bo były w bardzo niskiej cenie, a brakowało mi akurat, jak możecie się domyślić, 3 punktów, żeby mieć 100, więc sobie zamówiłam te 3 maseczki, żeby dobić do konkretnej ilości punktów. Więc to już wszystko, jeśli chodzi o ten katalog. Tutaj mogę Wam mignąć świątecznym już, no bo to będzie katalog od 15 do 5 grudnia, więc w sumie jeszcze nie, no taki wiecie, trochę zahaczy o grudzień. Więc może nawet nie świąteczny, tylko bardziej taki grudniowy już katalog, ale już tu widzę z tyłu też choinki, świąteczne rzeczy takie. Więc powoli wchodzimy w ten klimat. Mam w kartonie, zostały mi już tylko katalogi, także to wszystko. Jeżeli jesteście chętni, żeby dołączyć do Oriflame i zamawiać też z promocją dodatkową 20%, czyli nie dość, że możecie coś w katalogu kupić na przykład ze zniżką już za 60, to dodatkowo do tego jeszcze 20%. Jeśli macie ochotę, to oczywiście zapraszam do mojego zespołu. W opisie filmu macie link, żeby się zapisać. No i co? Są też oczywiście dodatkowe oferty, programy dla nowych osób. Są też różne promocje tylko dla konsultantów online. Więc jeśli się zastanawiacie, macie ochotę spróbować, to oczywiście zapraszam. A teraz to już wszystko, jeśli chodzi o moje zamówienie. Dajcie znać w komentarzach, na co Wy się tym razem zdecydowaliście w tym trochę krótszym katalogu. Czy coś Was zainteresowało, może jakaś nowość? Jestem ciekawa. Czekam na Wasze komentarze. Teraz już dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się wkrótce w kolejnym filmie. Przysyłam Wam buziaczki. Pa, pa!